Seszyt 28, święto podwyższenia krzyża 14 września 1988 roku. Jezus jestem, słuchaj mojego głosu. Wołam na tej pustyni. Wszystkich, którzy posłuchają, wywyższę, a ich grzechy zostaną zmyte i zapomniane, jakby uniesione płynącymi wodami. Biada tym którzy zamkną uszy. Niestety, będzie wielu wśród was takich, którzy choć się zagubili, nie posłuchają mnie, który jestem drogą. Opuściliście mnie. Tak długo postępowaliście w błędzie, wdychając jedynie opary szatana, że moje imię teraz nic już dla was nie znaczy. Jesteście jak cienie na ziemi. A w waszej niegodziwości obaliliście prawdę wspomagani przez szatana. Przysłoniliście mnie ewolucją, dałem wam tyle ostrzeżeń, dzięki mojemu nieskończonemu miłosierdziu przepowiedziałem wam te dni, dałem wam znaki. Wy jednak woleliście zamknąć oczy na moje miłosierdzie, przewodnicy. Którzy znacie moje słowo i dla mnie posługujecie, którzy rozpoznajecie koniec czasów i uznajecie, że on jest w zasięgu ręki, lecz z czystego lenistwa przedkładacie cześć pochodzącą od ludzi nad cześć pochodzącą ode mnie, waszego Boga, którzy trzymacie się z dala od wylewanych o na was łask, usiłujcie zrozumieć, i spójrzcie jeszcze raz na tajemnice ukryte w moich przysłowiach. Proszę was z powagą, abyście błagali Świętego Ducha Rozeznania o na was i udzielenie wam głębszego spojrzenia na wiedzę. Dni są policzone i wasze dusze również. Bądźcie zatem przygotowani. Zdejmijcie tę zasłonę, którą mój przeciwnik zakrył wam oczy. Jak długo bowiem trwa wasza próżność, tak długo będzie też ciążyć nad wami wasza wina. Bądźcie pokorni i przyjmijcie moje drogi, odpowiedzcie na mój głos wołający w agonii na tej pustyni. Jezus wypowiadając te słowa, dał mi też udział w swojej agonii, on cierpi straszliwie. Pójdź, moje dziecko. Wesprzyj się na mnie, razem, razem będziemy dzielić moją agonię. Tak, mój panie, chcę ją dzielić, my, na zawsze.